Siema, siema, jestem Brian GP, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną jest Krzysztof, siemano. Siemano. Raz Aldi, zawsze Aldi, gaming oczywiście, a z nami są też widzowie na czacie. Siemanko wszystkim, to jest serdecznie zgromadzony. I słuchajcie, dzisiaj odcineczek trochę taki na spontanie, ale pracę myślę warto zrobić, bo żeby tego nie robili na tych odcinkach, więc zrobimy sobie to. Dzisiaj ja sobie poprosuję, a Krzychu będzie troszkę siał rzepaku, jakieś tam rzeczy i może jeszcze, o, może jeszcze powołałbyś, jak skończysz, nie? No, także... Można jak? A można! Do roboty bliska lecimy, bo nie ma co tutaj zwlekać z robotą. Więc ja sobie siadam dzisiaj do 16. Za chwilkę pokażę, jak wyszedł silos z kiszonką, bo wyszło go dosyć sporo. Prawie 370 tysięcy z naszych dwóch pól, w sumie no takich łączonych pól, ale bardzo ładne pieniądze. I chcielibyśmy troszkę się pochwalić przed wami, jak to wygląda. O! Nie posiony, A bo ty nie widzisz, kurde! O, i tak wygląda silos, nie? Aktualnie. Więc spoko, myślę, że to może starczy, nie? I tak jeszcze jeden pokos będziemy robić sobie na ten. Jeszcze jeden pokos będziemy sobie robić na... strawy, w sensie na silos, ale tak to wiecie, zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Dobra. I ruszamy sobie. Siema, siema wszystkim, to się ludzie z wami witają, więc bardzo fajnie. Co, Krzysztof, jak skończysz, to na 66 przyjedź, nie? Na to malutkie poletko. Bo to my się zaraz. No. Tutaj koło mleczarni. Aaa, ja wiem gdzie to. No wiem gdzie, no i fajnie. Bo to właśnie zaraz dokończę tutaj o to wszystko. Sprasuję to. I ten. I byś miał fajną miejscóweczkę, a potem pewnie na łąkę tamto, nie? Tak się bliska taka trochę luźna, fajna robótka. Pojeździmy sobie troszkę po polu, bo rzadko w sumie takiego odcinka sprasowania dostajecie ode mnie, więc coś zawsze dla was ciekawszego. A nie tylko jakieś tam prace polowe. No i co? Raczej to jak mówię, drogą tych skipniemy parę rzeczy i pewnie kolejnym razem zobaczymy dopiero na wrześniu na jakichś tam żniwach tej sojki, bo ta sojka może fajnie oddawać nawet, więc miejmy nadzieję, że się uda. Krzychuś tam silos się posprzątał i gitara. Co śmiejesz? Sprzątałeś, widziałem cię ze szatą latałeś. No, ładnie. No. A dzisiaj będzie fajnie, bo na nowej łące, że tak powiem, będziemy robić, nie? To jest łąka, która została przez nas powiększana. I za chwilkę zobaczycie efekt tego powiększania. Okej. Na Unlimited jest właśnie lepiej u mnie. Unlimited? Znaczy Unlimited? A, bo coś przeglądacie o swoich robotach, tak? Czy coś? O, sorry, mi się prasa włączyła, wałek mi się wyrywał. Może tu tylko sobie będę prasował, nie? Na spokojnie, tak raczej. Nieposionym, rozum jak matka. No, no, dokładnie, dokładnie. No i tak, to w ogóle tak fajnie dzisiaj jest stream, jak nagramy jak zwykle oczywiście odcinek na live. No i tak dzisiaj nietypowo, bo właśnie zacząłem stream o 20:20 chyba nawet, 25, więc trochę późno. Ale to ciekawe, bardzo dzisiaj dużo fajnie osób jest. I takie kurde wam powiem, że jestem w szoku, nie? Bo pamiętam, jak wyglądały lighty rok temu i było osób dwa razy mniej w ogóle, nie? Dlatego też postanowiłem, że w tym roku nie będę często robić lightów na wakacje, a nawet może i w ogóle, że tylko filmy, bo po prostu ludzi nie ma, nie? A się okazuje, że kurde, nawet tam trochę was tu przychodzi, nie? Więc trzeba się zastanowić, aby na pewno nie streamować, nie? Bo fajnie, jak ktoś jest, to ja czuję sens tego to robić, nie? Jak kogoś nie mam, to... No to po co, nie? Po co was i mi sobie gitarę zawracać, nie? Wiadomo, a i tak ja sobie swoje robię i tak robię, nie? Więc no, będzie safe? Już safe jest wydany na naszym... na moim kanale w sumie, nie? Na moim kanale. Więc macie save'a z setnego odcinka. To jest odcinek chyba 127, z tego co pamiętam. Także tutaj się niewiele zmieniło. Jest na tyle mało zmian, że możesz sobie, nie wiem, silo zostawić, czy poprawić jakoś tam parę rzeczy, nie? Więc to naprawdę nie jest jakaś ogromna zmiana, nie? Na tyle łatwo teraz save edytować jest pod aktualny odcinek, że... A w sumie jestem nawet ciekaw, czy są jakieś osoby grające na save'ie setnym i powiedzmy robiące to samo, co my w odcinkach, nie? Czyli na przykład wiecie, my tam sobie zrobimy jakiś, postawimy silos, to ta osoba sobie też postawi ten silos w tym samym odcinku, zaraz, znaczy po nagraniu tego odcinka, nie? Żeby tak z nami trochę na bieżąco, to byłoby ciekawe, czy ktoś tak robi, nie? No, w sumie bardzo, bardzo mi to ciekawe. Wiecie, znaczy, czy tak robicie? Bo właśnie to jest dla mnie... No jestem ciekaw po prostu. A, Krzychu, z tego co liczyłem, nie sprzedamy raczej MTZ-a przed wakajkami, nie? Odcinek się publikuje 2 lipca. No więc tego, kaszana. Czyli będzie nagrywane dopiero w czasie szkoły.
Tak, dopiero w szkole. Także odcinek, w którym prosiliśmy was, kiedy będzie MF, znaczy nie MF, tylko MTZ został nagrany w maju, a w, nie, gdzieś w czerwcu chyba, a może w maju. Jakoś tak o, nie? A wy dostaniecie go dopiero we wrześniu. No, we wrześniu, albo końcówką sierpnia, nie? Znaczy, ten odcinek, w którym byśmy mieli sprzedawać, nie? O tak, bo on, ten, co już wystawiliśmy, go już jest, nie? No to, to wiecie, mniejsza o to. Cześć Perek, jak tam odcinek w porządeczku, nagrywamy się odcineczek. O, i teraz jedziemy sobie na naszą łąkę. Tu troszkę tej siana będzie po tej stronie mniej, ale to dlatego, żeśmy chcieli z Krzyśkiem wyrównać trawę po prostu, żeby wiecie, tam już ten pokosik był ładny, a dopiero za następnym przejazdem byłoby tak, nie? Także bardzo fajnie według mnie wyszło tu, bo tu się bardzo otworzył nam teren. Widzimy teraz zakręt jak na widelcu, no i tu będzie piękna łoneczka. Ty, może byśmy mieli już kasę, żeby wykupić tego gościa z tymi burakami. To byłoby naprawdę super, nie? Ja się te buraki chciał tutaj, kurde, ogarnąć. Co mówisz? No tak. No. A co u ciebie, Krzywo? Jak tam się, powiedzmy, minął weekendzik, bo też nie gadaliśmy. Więc możesz powiedzieć, co robiłeś ciekawego? Ja odłupia. Zaraz komputer wyłączą. Czego? Bo mnie pioruny strzelają. A, pioruny? Mój skapiony strzelił. No mnie jakoś tak... Oj, znowu, ale jasno. Ale jasno się zrobiło, ja cię. Pamiętaj, jak nie słyszałem takie coś, że to nie piorun strzela, tylko Zeus spawa Opla, nie? Co, no. Także spokojnie, nic się nie dzieje. Tam tylko spawy lecą. Jak mi kompas pali, to nie będzie fajnie. Siema Farmingowski Team Official. Siemano, siemano. Witam wspierającego oczywiście. Ile masz krów? Jeśli mi tu każesz jeszcze nagrywać. Nagrywa. Na no to po odcinku możesz pójść, bo to już w sumie resztę ogarnę, nie? Jak masz ryzykować komputerem, to wiesz. A to wali ci mocno, czy na razie jeszcze nie padło ciebie? No już pada, odpada. A, czyli pada już. Pierwszy ten, strzał był jakby. Pierwszy termin dopiero. To. Pierwszy spad. Pierwszy spad. Trzeba na smarkać i jedziesz. No. Żebym tylko elektrarnię nie podpiął pod ten, że uziemienia nie podpiął no. pod twój HHT, nie? No. Spawa ci Mazdę ktoś? No nie, nie wiem, no może być. Dziadek mechanik, który szedł na ten świat, zapomniał Matiza przespawać i teraz siedzi. Oj, podniosłem chyba. No, mi się klikło lekutko. Jak kury jajce znoszą? A znoszą, dziękować. Nie no, jakoś tam leci. Myślałem właśnie nad jakąś tam trochę... większym kurniczkiem dla kurek, ale jest tak, albo są takie mikrokurniczki, albo są ogromne kurniki, nie? A te ogromne to nawet nie wiem, czy się opłaca. W sensie inaczej, nikt nam nie broni kupić ogromnego kurnika i mieć kurek mniej po prostu, nie? Ale z drugiej strony będzie to pasko nie wyglądało, więc tak trochę... Albo ty, może kurki po prostu żeby się same wyklały i same się będą zaludniały. No tak. Też nie jest głupi pomysł w sumie, tak to ogarnąć. No, można by też tak to zrobić. Można pula mieć wypełnione. Tak, wiesz co ludziska, bo też ogólnie mam taki pomysł, żeby powoli przechodzić z poziomu trudności z łatwego na normalny. Bo coraz więcej kasy się zarabia, fotowoltaika teraz tam generuje fajne pieniądze oraz gdzieś tam trochę tego gazu sprzedajemy. I tak wiecie, myślimy po prostu, że można by trochę zająć się redukcją pieniędzy poprzez właśnie poziom trudności, nie? Wszystko nam trochę zwolni, bo mamy już na tyle fajne sprzęty, że raczej nie potrzebujemy za bardzo inwestować teraz w nie, tylko w kawałki pól po prostu, nie? Więc tak myślę, że od stycznia w tej grze po sprzedażach lecimy z poziom po prostu normalny, nie? To będzie, myślę, fajnie, trochę zwolni nam rozwój, a z drugiej strony też będzie nas bardziej wymagało czegoś, bo teraz mamy naprawdę dużo pieniędzy i to tak trochę chcemy ograniczyć sobie, nie? No i w sumie jak to trochę nie pieniądze, to może też postaram się fotowoltaikę złożyć na inne budynki, nie? Bo to myślę o garażu i domku, ale no zobaczymy jeszcze, jak ona będzie... Mercedesa sobie załóż, będzie się ładował. Tak, ale no w sumie samochody jakieś tam mają chyba, a czas trzeba dać, bo było na zero. Jakieś samochody mają chyba takie panele, nie? W szyberdaku. No to masz te jest ten najnowszy pewnie elektryczny. Nie no, są też stare samochody, które mają takie coś. No bo kampery masz, na przykład. Nie no, kamper nie ma. Na bank jest w Audicy, A8 D3. To jest 100% info potwierdzone, wiem co mówię. To tam jest akurat. No, Audica jakaś nowa to jest? Nie no, z 2003 kończyli produkować. Czy czwarty? Co panele były?
No bo to jest A8, wiesz, jakaś tam, kiedyś to była ponoć burżu, nie? A teraz to no. Takie, wiesz, możesz sobie kupić za kilkanaście tysięcy jakiegoś tak gruzika, nie? Takiego. Chyba, no nie wiem jak tam teraz ceny stały, nie? Kiedyś tam różne głoszenia stały, nie? Audi A8 D2? Nie, D2 to co innego, nie? A może... Nie, D2! D2 chyba to jest. A może nie? Ty, bo ja jestem chyba głupi, poczekajcie, wiecie co, ja muszę to sprawdzić po prostu, bo nie da mi to żyć. Ale sobie muszę sprawdzić. A8 D2? Nie, D2 to jest taka... To jest taka... Jak to powiedzieć? Aż... Taka... Taka A6? Ta stara, nie? Trochę. No, takie coś, więc to nie. To o D3 mówię w takim razie. O D3 mówię. Miało schłodzone wnętrze D2? Matko. Ciekawe, czy to musiało ten ładować wtedy. Nie wiem, no może akumulator? No. No co? Alternator ładuje. A no bo co, alternator przecież? Albo może... KGW, co to tam po to było, nie? Ale wiem, że było tam. Dużo elektroniki wtedy. Albo elektroniki było, nie? Że jeszcze musiałem się trochę dodać panelem. No jak nie wysłałeś? Wiesz co, Patryk, jakbyś mógł to Discord wyślij, nie? To pokaż wszystkim jak grasz i spoko. Chce się zatrudnić do mnie na żniwa? Nazwanie zawora z przyczep? A ile płacisz? I czy jest browar? Jak jest browar, to już... To się dogadamy, nie? To pieniądze nieważne. Ha. Kij z pieniędzy, robota była. O właśnie, panie Areczku. Pieniądze? Za sierpień ci dawałem przecież. Jeszcze przed... Nie to... Co? Nieważne. O, nagrywa? Miała solar w dachu, czyli miała panoramę ciut większą jak w szyberdachach. No, mówię. Muzykę sobie zmienimy trochę. A to muszę kontrolować trochę ten poziom zbicia. Wolę nie, samo z... A, okej. Okay. 30 dych jest na przyczepę. Ile to jest? Co? No tak napisał, 30 dychy za przyczepę. Może 6 dych. No, a może miał być 3 dychy za przyczepę. A, 3 dychy za przyczepę? 30 zł za przyczepę, zrzucanie. 3 dychy za przyczepę? A jak, ile to jest? Jaki to jest tonaż? Jak tak 2-3 tony, to jeszcze rozumiem. A jaki powiesz, ta 8 z nakładkami. No, no jak, to... ale to. To sobie sam to zwalaj. Co mówisz? Jak? O co tu chodzi? Chcesz ręcznie robić, czy no jak? A jak? No wiesz, nie zwala się ten. Gdzie? No żmikor coś, nie? Jak mówię o zwalaniu, to raczej wiesz. Chyba, że o innym zwalaniu mówi, ale raczej myślę o zbożu, nie? 8 ton. 8 ton, no na razie. Dziękuję, szukaj sobie innego jelonka. 8 ton. No to się nie opłaca, panie. No pewnie się nie opłaca, no mówię. Jakby to był Jankus, to on wam mówił dopiero. Dobra. Ja zapraszam do mnie na żniwa MFM 6290. Będziesz odwozić, jakieś procenty się znajdą? Ja takim właśnie jeżdżę. Procenty? Ale to w trakcie jazdy, czy jak to się nazywa? Dobra, żartuję oczywiście, my też sobie gadamy, szukujemy. Ale ten... nie wiem, czy się to skończę pasować, kurde. Na to odcinku. Mamy 40 minut odcinka. O, może skończę? Wiecie co, ludzie, ja myślę, to jest dobry moment, że za chwilkę zrobić jakąś miniaturkę, nie? Bo to za chwilę będzie fajny tam kadr. Więc ja chyba sobie po prostu tutaj wjadę sobie. Może by się zamienić, jakbyś chciała. Chciała? Ona by tak chciała? A możemy się zamienić. Możemy. Co to być? Słuchaj, bliska. Malutka przerwa, ja zrobię fotkę tutaj telefonem, a Krzychu potem się przyjdzie tutaj za mnie, a ja sobie pojadę tam. No. Siedzi no. Paczek, nie? Dogadali się. Dogadali mi się, pewnie. Cięcie. Sieje, okej, okay, sieje. No i dobra, ludzka, wracamy z powrotem. Już tutaj Krzychu dał mi zestawik, z GPS-a ustawił w masajku, tak zalecimy sobie. Co to jeszcze, gdzie pisaliście? O, cześć Ekłak, witam. Nie będzie rynkami? Nie no, żartuję sobie oczywiście, tam rozumiem, że macie swoje prace polowe, jak najbardziej. Wszystko cacy, nie? Więc to nie, wiecie. No robota jednak jest taka, że jednak zobaczycie kogoś, to chcecie też trochę dla siebie zrobić, nie?
Ale no z drugiej strony też pracownik też jakoś tam warto opłacenie trzeba, nie? Inaczej tak szkoda mi płacę w farmingu 3,5 koła, nie? Na miesiąc. A myślę, że podwyżka będzie od przyszłego roku, że o 4 koła ci będę płacił. Oho. Mhm. Będziesz musiał garaż chyba powiększyć. Czego? Domyśl się. Co, co odmieniasz? Dokupuję. Dokupujesz? Tak. Nie ma takiej opcji, nie wiem gdzie go trzymać. Będziesz trzymał na wjeździe. Dobra, ale to Mercedesa wyrzuci. Nie. Nie Mercedesa, nie. Mercedes super samochód jest. Całą serię kupię, od 1 do 8. Tak? Golfu? No. Yes. Siema, sobie pozdrawisz. Bartolik 32, pozdrawiam serdecznie, witam na odcinku w sumie, bo właśnie kamerujemy, nie? Siemano. Niech Krosa kupi? Krosik fajny jest, ale to ja wiem co się przyda. Nam samochód bardziej potrzebny tak naprawdę nie jest. Ja myślę, że warto by było dokupić przepkę samochodową do mojego i wozić sobie gdzieś tam na pole jakieś. Chociaż nie oszukujmy się, mapa jest na tyle mała, że raczej można sobie zjechać, nie? Na gospę, nie trzeba tam już kombinować, żeby bawić się jakieś samochody. Ale można by kiedyś takie pokombinować, nie? Gdzieś tam coś by się przydało, zawsze. No cześć Mateusz, trzymaj się, fajnie, że wpadłeś. Cześć Magdalena, witam Bugs i Hutnik. A, to Hutnik był wcześniej. No. Fajnie. Młodzieżowo. Ogólnie tak, mam całą rozpiskę z siewami porobioną, więc tylko tak sobie patrzę co zostało i nam jeszcze tylko to pole i jest na 66, które jest koło koło tamtego zlewu mleka, zlewni mleka, a tarcicha nie ruszymy tego, bo to pole widzę i tak idzie nieźle. Krzychu dzisiaj trochę ruszył tutaj tego pola wcześniej, więc ono nie było tak, że powiem od początku odcinka zaczynane, tylko już trochę tam było na nim zrobione. Ale może jakby na odcinku to dotknąć, całe już to pogarniać, to byłoby też spoko, nie? Wyśmieli. A, ja wam też często nie mówię o tym, ale cały czas zakładam sobie ule, nie? Mamy kolejne ule. Korbeluszek, siemano, dzięki za suba. No, więc sobie dokładamy tam troszkę cały czas tych uli, między innymi tam właśnie macie, o, ul stoi. Mamy też ul koło naszego pola tamtego przy numerku 29, tam jest ul. No i tak myślimy, gdzie też można jakiś ul postawić, ale chyba że tylko w tym miejscu. A, jeszcze jest ul przy 48, nie? O tam. No więc mamy takie trzy duże ule, które naprodukują, myślę, sporą ilość miodu, bo zawsze jakaś kasa wpada. No i w sumie za jeden ul dajemy 19 tysięcy, nie? A na tym sejwie jakoś tak strasznie trzeba nasz pieniądze trzymać, że muszę troszkę dosłownie kupować głupoty, spowalniać rozwój albo coś inwestować, tak jak na przykład ule, żeby coś tam było, ale z drugiej strony też, żeby nie było tego na koncie jakoś tak strasznie dużo, bo to naprawdę bardzo szybko się kasa zarabia i mógłbym powiedzieć, że trochę a za szybko, nie? Dlatego też będę starał się przejść, znaczy będę chciał przejść po prostu z Krzyśkiem na tryb normalny, nie z tego łatwego, bo jednak seria ma być rozwojowa, ale tak trochę też za szybko też nie bardzo, nie? Mamy dopiero 7 rok, a serię, no chciał do 200 odcinków podciągnąć, nie? Także będzie się działo jeszcze na pewno, a weźcie mi, my pójdziemy w pole teraz bardzo mocno. Jak te pole sobie ogarniemy, zaraz trzeba będzie pójść w maszyny, kupimy maszyny. Zanim się obejrzy ludziska, a my już będziemy śmigać wielkimi Mazajami albo jakimiś Yonderami, nie? Więc to też tak, nie chcę szybko tej serii kończyć, bo bardzo mi się na niej fajnie gra. No i spoko to jest, nie? Szaleję z tym live do jutra, a szaleję kiepski, szaleję. No, ja także mówię. Nie, ja za dużo przebywam z Jankusem po prostu sami, wiecie, odpalę sobie gdzieś tam jego streama, jak coś robię przy mapce, albo tam coś sobie montuje filma i ten Jankus w głowie zostaje na długo, nie, więc trzeba chyba trochę zrezygnować z tego kontentu. Dobra. Fajnie, ten rzepaczek będzie, a co taka muzyka? O! Moja ulubiona. Dobra, pojedziemy sobie tam, nie, wiem, że nie posiadłem, ale trudno już, nie? I krzyczcie na mnie tam. Tak, po odcinku zobaczymy, dobra? Tylko jak nie chcesz tego robić, no, że nie chcesz, żebym to sprawdzał na live, to muszę zrobić to poza live'em, dobra? Tak, Dawid, tak jest napisane, tak mam postanowienie zrobić. Gdzie jesteś, Sio? Pracuję na łące. Jest, jest. Krzychu, jest, spokojnie, no, ty się nie boi, tam ciśnie z robotą. Także gluzik. No Dulek, wytłumacz mi do kiedy jest live. Nie posiadłem ale ja przecież zasiewam to raz, bo ja jechałem ten, nie? Jaki to Ferguson? Masej 62,90. Power control, czyli
Moc pod kontrolą. Znaczy nie, to było power under control, nie? Chyba, moc pod kontrolą. Czy jest gleba 3D w Farming 22? Jako takiej gleby 3D nie ma, ale dzięki temu, że to zrobili nam paralaksa tutaj na tych teksturach, to ma taką imitację 3D, nie? No ale nie ma 3D samego w sobie, tak jakby takiej fizycznej gleby, która się odkształca od koła, to nie ma, nie? Jest po prostu gleba sama w sobie, tekstura, nie? No. To pozdrów, powiedz, że od Grzybulca, a pozdrawiam od Grzybulca w takim razie. Znacie Grzybulca? Ja nie znam. Ja znam, niestety znam go. Siedzi tu, męczy dupę mi. Kiedy ma, popisze i tak dalej. Dobra, może żeby tak też nie było, że są to ludzie, którzy są niedoceniani na tym odcinku, to może damy jakiś hashtag, co? Hashtag ul i wam przypnę serducho po tym odcinku, dobra? Myślę, że będzie fajnie. Więc jak ktoś napisze, a ja wam tam już świecie, wszystko pogarniam. O, pensje pracowników. Już Krzychu gdzieś przewalił pieniędzy. A co to poszło? Na alkohol. 300 zł? To dopiero początek wakacji. Matko, coś tam się, nie, coś mi dygło chyba tam. O, dobra, już jest git. Fajna ta mapa taka, że ten ruch drogowy znaczy się na mapie. A co tam jest z ruchem drogowym? Wypadek mają, wjechali w siebie. Tak? No. No idioci, barany, mówię no. Mówię. Nitruś. I już koniec pozdrowień, bo zaraz będzie cały odcinek pozdrowiony, nie? Ja tu nie mam białej szaty nałożonej, na plac Piotra nie wychodzę z rękami rozłożonymi, więc na luzaczku, nie? Czy wiem, czy jakieś uszy będą na konsolę? Nie mam pojęcia. W sensie, do mnie mam dwóch takich paczek, że mogłyby być, ale nie wiem od kogo, bo zaraz będę im pisać i męczyć dupę, nie? Jak autory się zgłoszą do was i powiedzą, że chcą takie coś wydawać na konsolę, no to ten, no to będzie wiedzieć, nie? Ale przecież jakieś... To druga łomka zrobiona, czy nie? Ne. To jadę. Ne. Jedź. No, także mam przecieki pewne, ale nic jeszcze nie mogę mówić. Nie siejesz? Jak nie sieje? Sieje. To jest siewnik, który nie wymaga włączenia go, wiesz? On po prostu jedzie sam ze sobą. Się wjeżdża. Się wjeżdża. Do rąbanej masy jeszcze nie się... A dobra, nieważne. Rozłóż tę żółwkę Riot? Nie, już za późno. Ona tak ma jeździć, wiesz? Ona tak ma jeździć, bo potem wiesz co się robi? Potem się robią takie brzydkie ten, jak to się mówi? No dziury w tym, wiesz? Takie przejazdy puste jakby trochę. To jest jak ścieżka technologiczna, ale na rower, nie? Więc tak lepiej się robi, nie? Już mam tutaj to, że powiem, przetestowane w boju, nie? Dzięki Riot, bo czekam na tą 60. Pozdro mordo, ale to ja jej nie robię, nie? Jak coś, żeby ten... A skąd bierzesz 60? Zapytałeś o Ursusy. Tak? Czy 60 zapytałeś? Ja powiedziałem o Ursusach. Więc Ursusy będą, chyba. Byłem, to ta żółwka ma być rozłożona i wtedy ma być szerokość 3,4 metra. A jak masz szerokość 3,4 metra, a siewnik 3 metrowy, to po 20 cm w każdej strony masz pusto, nie? Rozumiesz? A jak tak jadę i ona sobie tak lekko robi za ciągnikiem, a siewnik jest trochę szerzej, to mam pewność, że wszędzie mam wysiane, nie? 60 to Ursus? No ale masz też inny Ursus, nie tylko 60, nie? Co ty, panie? Pierwszy raz? Pierwszy raz w tym kraju? W ojczyźnie? Siewnik ma 3 metry, ale bierze więcej? Jak ma 3 metry, to ma 3 metry, no nie może mieć więcej. Bo szerokość robocza ustala się w zależności od tego, jak przelicza odległość, nie? 60 to kapuś? No tak, ale to wiesz. To taki... No w sumie dobra, co będę gadał. Nie będę nic mówił. Nie będę tłumaczył, to nie ma sensu. To nie czytaj może. Może lepiej pisać. Suchy robi 60 na nowym modelu? No też coś słyszałem. Fakt, coś tam było słyszane, że robi. No się mówił to na lajcie chyba gdzieś, nie? Ja się obiję mu uszy, obił mi się uszy, ale wiesz, nie wiem czy to będzie wydawane, nie? W sumie. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę.
a nie chcę patyk rozsiewać, więc jak coś to się pytajcie po prostu autorów, nie? No ja tych dwóch nie zdradzę na pewno. Żeby nie było, że zaraz on nagadał ktoś i ten, i potem będą mi mówić, że co tam gadasz, Rajocik, nie? Czy podoba mi się Deutsch 4.10? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie znam się na tych maszynkach, więc nie wiem, czy to jest ten ściągnik? Chyba tak, bo 4.30 chyba jest ściągnik, no. Więc może znać, tylko masz odpowiedzieć, czy się podoba, czy nie. Podoba mi się strasznie, ogromnie. Będę chciał go mieć. Można? Można. Dobra, ja też sobie... Ej, bo ja właśnie skończyłem, a mamy 27 minut odcinka, więc ideala. Ciągnik. Bajlando. Ja chyba wiem, to jest Agrostar, tak? Czy ja coś pomylałem, coś? Agrostar, mi się bardzo Agrostar podoba. On ma super maskę w ogóle, to jest przecudowne. Dobra, zejdziemy sobie taką i tyle. Tam coś dosiane. I dobra. Dość tylko złożymy sobie to. Ja teraz jadę sobie na kolejne poletko, tam też się pożegnamy. Czwóreczka. D. Trafiłem się za chwileczkę. Dobrze, bo właśnie kończę odcineczek, żeby już nie było. Nie było, to już zaraz ogarniemy sobie, nie? Dobra. No i mamy rzepak posiany już w sumie. Bardzo fajnie. Dostanę jeszcze pszenica, jęczmień, kukurudza i sojka. No to kukurudza i sojka na wiosnę. Także w nowych też polach będziemy coś tam ogarniać. A tu na razie. O. I sobie tak o. O, sobie tylko tak ustawię, fajnie, żeby było. Dobra. Dobra, ludziska, słuchajcie, pożegnamy się. Szczerze, gdzie ty jesteś? A, drugim łące, tak? Na łące. O, może mnie trójkę też jakoś zrobię. Czy to screen jakiegoś takiego. Dobra, lecimy się do Krzyśka. Z wami się pożegnamy, dziękuję, żeście byli za waszą obecność, bardzo dziękuję. I pamiętajcie, żeby jakąś chłopeczkę w górę zostawić po tym. A ty co, że tak wzięło tą belkę słomy? No zostawiłeś ją. Jak ty się złapał na tą łyżkę? Jest, pocinka. Ona ładna z miniaturka była, gdybyś tylko ten, nie o tej belki, ale dobra, trudno. No więc słuchajcie, dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie, cześć, pa pa. Siemano.